Siemano! Moi drodzy, witam was ja w tym pięknym warunku i KTM. Dzisiaj przejdziemy się po śniegu, zobaczymy jak to jest, bo nigdy nie miałem okazji jeździć w śniegu. Czy sobie wziąłem takie rękawice ścigacza? Nigdy nie miałem okazji jeździć po śniegu. Zobaczymy, czy się da, czy się nie da, czy jest to dobry pomysł, czy jest to bardzo głupi pomysł. Tak więc cóż, zapraszam do oglądania. Dobra, mordeczki, mam nadzieję, że cokolwiek będziecie widzieć na kamerze, bo obawiam się, że będzie cały czas mokry obiektyw, no ale no, zaraz będziemy widzieć sami. Strasznie mi po ustach bije śnieg. Aż boli. Jedziemy teraz z pola, zobaczymy jak wyglądają pola o tej porze. No pierwszy śnieg w sumie u mnie, u was pewnie już było, u mnie jest pierwszy, ale zobaczymy, zobaczymy jak to się prezentuje. Tutaj jest fajnie. Troszkę tego śniegu jest. Ale ślisko, ale mi dupę ucieka. A ślisko to się dlatego, że wiecie, no grunt jest zimny, ziemia w sensie. Ło, panie. To nie będzie dzisiaj jazda. Byle mnie wydupsał, bo handbary ściągnąłem. Jak się chce klamek połamać. Ja bym chciał przecierać kamerę co jakiś czas, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo często jest, że człowiek przetrze, jest gorzej niż było. Ale jasna dupa. Teraz to by było fajnie mieć kłada, a nie krosa. Bo jakieś ładne przybitki może porobić, tylko znowu też nie chcę się stać w tym śniegu, bo to będzie piździło zimne. Teraz co, gdzie jest, żebym zaraz gdzieś nie wpadł? Też tutaj chyba rowu nie było nigdzie, z tego co mnie pamięć nie myli. Nie no, mówię, jakby był kładzior, to by było idealnie dzisiaj. Tam jakaś woda. No nie no, na koło to nie ma szans, żeby coś podrwało. A jedźmy sobie tam w ten piasek, zobaczymy. Nic, czy to opony klei. Będzie można świrować. Do bólu. Śnieżne drifty. Dzisiaj jest warunek do jeżdżenia. Jak w tych filmach, co tymi motorami driftują. Patrzcie, zrobimy kółeczko, co? Zarobiście się jeździ w śniegu. A wiem, to sobie sprawdzimy, czy trakcja działa w śniegu. Nie, to jest mapa pierwsza, mapa druga, trakcja. Coś tam może działa. Da się bokiem zrobić z trakcją? Nie no, bez trakcji. Co ja jestem? Mój zimowy wojownik. Dawajcie kółeczko. Fajnie jest to, że nie trzeba szybko jechać, żeby kółeczko zrobić. Jezu, ale się wygupią. Dopóki nie zmarznę. O, sarenki chodziły, bo było naszczane. Ken Block normalnie, Ken Block, moi drodzy. Dzisiaj się będziemy bawić. Ale lekko dupą, tak wiecie, na bok zrobicie. I już lecicie bokiem. I się to by fajnie bokładem pojeździć. Trochę zaoramy. Mega zajawa. Jak tu tak łatwo strasznie. Lekko gazu dajecie, jesteście bokiem. Ale w tym roku może bym zrobił Mikołajki na krosie, co? Tylko to pewnie będzie mało możliwe, ale pomysł jest dobry. Co tu się dzieje, rodzisko? Dobra. Nie wiem, czy jeszcze będziemy widzieć śnieg z KTM-em. Czy nie jest taki zły? Strykamy, moi drodzy, jakąś fotaczkę tutaj, co? Na Instagramie znajdziecie, tak więc coś, widzimy się zaraz. O, tutaj jest lista płac, ja go wolałem Kamil Motoshop. Pozdrawiam serdecznie, czy muszę jack motor dokleić. Cykamy fotę i latamy dalej, yo! Dobra, mordeczki. Mamy to, foty porobione, mam 3 zdjęcia, albo 2, nie wiem, ale fajne zdjęcia, więc to jest ważne. Pamiętajcie, stawiajmy na jakość, nie na ilość. No i co? Przejdziemy się teraz kawałek gdzieś tam, zobaczymy.
czy wszędzie jest tak, tak idealnie do jazdy, czy nie, ale co wam powiem, to wam powiem, moi drodzy, przewalony jest z goglami, bo ściągnąłem do zdjęć i potem ubierałem na zdjęcia i ja pierwsze są tak zaparowany, że gówno widzę. No jest takie, wiecie, muszę teraz taki kijek goglać, jakby oni widomi, bo to tak sobie jeździ na krosie, tak tyk, 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 pykał sobie od jednego rowu do drugiego rowu. Nie no, żartuję, teraz coś, no nie wiem w sumie co. Wiem, że jak się jeździło zawsze, to znikało, ale jak się trzeba porobić zdjęcia, to trzeba porobić zdjęcia. Dobra, miał być odcinek, a nie jakieś opowiadanie o problemach fotografa na motocyklu. Pędzimy, jo! Jak to było? Z miasta lecę driftem. Ale fajnie się jeździ. Pośmigamy za tę chwilę. Dobra, mordeczki, świetny pomysł. Postawię sobie GoPro na statywie. Próbuję z takich parę, wiecie, takich ujęć, jak sobie, że dookoła. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale sami ocenicie. Dobra, mordeczki, ogryweczki porobione, coś tam bokiem kółeczek porobiłem, zarąbiste się bawię. I tak na początku, powiem szczerze, filmu myślałem, że kurde, no chyba jednak głupi ten pomysł z tym wyjazdem w taki śnieg, że to nie będzie fajny. Ale powiem teraz z czystym sercem i czystym sumieniem, z ręką na sercu, że na tym filmie bawię się, no, nie najlepiej, ale jest to jeden z lepszych filmów, jeden z tych filmów, na który się bardzo dobrze bawię, wiecie o co chodzi. Coś pięknego jest jazda w śniegu. Simpsonem to się, no, nie było takiej frajdy, bo Simpsonem tylko po ulicy można było, a jak jest w ludnej na ulicy, no to no, choćbyście nie wiem czym jechali, to i tak się nie połowicie. Chyba jak musi E36, wiecie, z pakietem młodego driftera. Ale tak jak teraz, moi drodzy, no naprawdę jest niesamowicie. Mówię, jakbym miał kładzisza, to byśmy to jeszcze wzbogacili, tam jakieś, wiecie, wypady teraz i tak dalej. No bo crossem teraz, no nie wiem jak to będzie wyglądało nasze enduro. Z chłopakami się ugadałem na niedzielę i zobaczymy co to będzie. Myślę, że no coś pojeździmy, ale no chyba, że będzie fest śniegu, to też pojeździmy. No zresztą, no nieważne, moi drodzy kochani. Pakuję się na Bzyczka przez ten rowek, chcę zobaczyć, o tam. Tam jest wody coś, zobaczymy czy da przez to przejechać, czy to jest tylko, wiecie, czy jest tak głęboki, że się nie da przez to przejechać. Zaraz będziemy widzieć. I powiem szczerze, że myślałem na początku, że nie będę się zapalić katem czy coś, bo stało już półtora tygodnia w garażu. Ale powiem wam, mimo wszystko, ku mojemu zaskoczeniu, ten akumulator jest zarąbisty, bo pali no normalnie na strzała, dotyka mi pali. Zobaczymy, czy to jest fest głęboko, czy nie. Dobra, pierdzielę ten pomysł. A mi się wody do papcia wlało. Muszę na te papcie nie strzelne, trzeba będzie papcie sobie kiedyś kupić. Znaczy kiedyś, miałem kupować kapcia, ale do dentysty zaraz chodzę, zęby, chcę coś zrobić. A jest to dosyć drogi biznes. Nie w tę stronę. Ja pierdzielę, nic nie widzę przez te gogle. Przepraszam was, moi drodzy, ale muszę mieć je założone na daszku. Teraz pewnie trochę gorzej słychać, ale no inaczej po prostu nie dałbym rady prowadzić pojazdu. To jest fajne, że nieważne którym biegiem, to i tak bokiem polatacie.
Tylko to chodzi o prędkość. Im szybciej chcecie, tym wyższy bieg potrafi wbić. Nie, no, piękna sprawa. Naprawdę, zima. Lubię zimę. Tylko trzeba być podczas zimy bardziej uważać niż w lecie. Z prostych względów. I to nie ma się czy autem, czy motorkiem. Trzeba uważać, bo ślisko jest i tak dalej, ale jest. A ktoś myśli i umie to wykorzystać, moi drodzy, że myśli. To jest serio, można się mega fajnie pobawić. Jasna dupa, ale bajoro. Tutaj jak jest sucho, to jest bajoro. To jest miejsce, gdzie jest zawsze bajoro. Śmierdzi gównem, ale nie tak bardzo, bo jest... Jasna dupa. Zaskoczenie mnie krzak wziął. Nie, niesamowita akcja, niesamowita akcja. Fiu, fiu. Mówię, no lepiej by mi się w goglach jechało. Ale nimo jak. Paweł, gdzie ty jedziesz? Paweł! Ósemkę bym może spróbował, ale to ciężkie będzie. No czemuś z głos? Ja mu gazam z gaz, jasna dupa. Teraz jestem na takim supermoto. Nieważne, który bieg, pole, kapcia. A tu? Tu sobie jedźmy. Myślałem, że będzie większy fan, a tu dumpa. Nie zimo. A tu trochę taki ścieżek z piaskiem lata. Nie, no. Ta sarna to jakieś, nie wiem, cieczkę miała, bo cały czas widzę plamy. Jasna dupa. Ja pierdziel, no chciałem teraz przyspieszyć, ale nie da się. Tak majda. Ciężki temat, ale to jest... No moi drodzy, czyż nie jest to fajny odcinek? Grubo, grubo jest. Tutaj jakaś... wystrugana elegancko. Może bobery tu chodzą? Halo, fajny bober! O, jest odcineczek. Dla prawdziwych kotów. A dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli ktoś wyciągnie tego momentu. No właśnie, ktoś wyciągnie tego momentu, to niech pisze, ja go w zimie skuter śnieżny, albo coś wiecie. Bo myślę, a czy myślę, a ten przejdziemy. Zacząłem się zastanawiać, czy jest sens w zimie się wybrać gdzieś do Zakopanego przykładowo, żeby pójść dziewczyną przykład na skuterze śnieżnym. Dajcie znać, czy byście chcieli taki odcineczek zobaczyć. Panie Pawle, o! Proszę bardzo, i wjeżdżamy w porę jesień jak w Fordzie. Teraz mamy jesień. Nie no, ja pierdzielę. Strach zapierdzielać, bo ani hamulców, ani trakcji. Strach się bać. Ale dupa ucieka. Mówię, jak w jakimś sportowym samochodzie. Ale i tak ludziska. Ale no co, no myślę, że poświrowaliśmy trochę. A teraz muszę się zbierać, bo muszę dziewczynie kupić bilet na koncert. Obiecałem jej, że na święta dostanie taki prezencik. Więc trzeba słowa dotrzymać. No i cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że się podobał odcinek. Jak tak, lajkujcie, komentujcie. Jeżeli chcecie, no kolejny taki materiał, jak będzie śnieg, zostawiajcie suba. No i dawajcie znać w komentarzach. A ja nic, pędzę w stronę słońca. Więc dziękuję za oglądanie i pozdrawiam. Siemaneczko, yo, ciao, ciao.